zadumany profil i to wszystko. Powiadomienie, głośność ustawiona na 0%. Aha, i proszę pilnować, ile podbródków na nim będzie. Takim. Na kim? Na razie nie ma żadnego. Tak. Na kim? Witamy, witamy i ozdrowie. A to już filmujemy? Tak. No. A, no dzień dobry kochani, dzień dobry. My jesteśmy znowu w bistro Madame Marie i dzisiaj jemy pizzę, które wam bardzo gorąco polecamy. I znowu zielona noc. I znowu zielona noc. Pod tytułem do widzenia Adriano. A my się Adriano. Stukniemy z Adrianą. Tak, Adriano, stukniemy się. Na zdrowie. Ale musisz mi patrzeć w oczy. Zapomniałeś o tym. Musisz patrzeć w oczy. No to jeszcze raz, kieliszeczek do góry. I to się mówi tak, nie jestem nad tobą, nie jestem pod tobą, nie jestem obok ciebie, ale jestem w tobie. Widzisz i rozumiesz? Tak to się robi, tak. Natomiast o czym myśmy... O, może ta przecież... pizza nie wiem, czy nie jest ciekawsza od tej rozmowy. Wiesz nas po pizzy i o czym myśmy z Adrianą mówili? O tego my cyrkowania. Z Adrianem, nie, dzisiaj wspominamy ogólnie o bistro. No przyjechaliśmy, aha, bistro Ślimak. Tak, ja byłem 25 sierpnia u Grzesia, a w ogóle to dzięki Adrianie tam byłem, Adriana mi wspomniała, że jest takie cudowne miejsce, gdzie mają przepyszne ślimaki i ja ogólnie tam pojechaliśmy, wracając właśnie do... Ale to z Ostródy pojechałaś tak? Tam, no ona ja w końcu... Adrianie wyciągnąć. Ja w końcu tam byłam, tak. I w końcu zajechałaś też, ja się poczęstuję też, o. O, no i teraz śledzimy poczynania Grzegorza. Poczekaj, Grzegorz to ja ci dam. Był Damian. Do Pasłęka, gdzie właśnie tak. Ma bistro Ślimak, jak i również... W Elblągu teraz otworzył Kraina Ślimaka. Kraina Ślimaka. Tak, będzie w Elblągu. Ty więcej wiesz ode mnie. Tak, ja obserwuję Grzesia. Poza tym też, co, no w Warszawie chcę otworzyć restaurację. Także ja jestem mega za. Natomiast czytałem trochę o tych ślimakach, bo jest tam Snail's Garden, tak się chyba na YouTube nazywa, że on taki ślimak, żeby go zjeść, słuchajcie, 5 miesięcy trzeba go karmić. No niestety. Takie małe, a tyle je. Prawda? Tyle potrzebuje troski. Tak. Widzicie, małe, rośnie. A tyle potrzebuje troski. Czy taki piesek nie rośnie? Kurczę, kilogram taki piesek, szczeniaczek, 4-miesięczny, rośnie przez dzień, dwa, typu buldożak francuski, a tymczasem taki ślimak... No więc pozdrawiamy pana Ślimaka. Pozdrawiam pana Ślimaka. Ogólnie się, czekam na naszą kochaną restauratorkę, ale zapraszamy was, Tomku, pokaż jak cały lokal, tutaj właśnie na jakieś konferencje, jakieś spotkania. Ja tu niedługo mam zamiar zaprosić Bogusia, naszego anioła na resorach, właśnie z ludźmi z Domu Kultury, z Ochoty. Jest późna godzina, przepraszam, że wyjdę. No bo późna godzina i dlatego jesteśmy jedynymi klientami w tym lokalu. Słuchajcie, powinno być zamknięte, nie? Bez tak, pierwsza. Ale dla nas Monia otwiera wszelkiego rodzaju drzwi, okna i ramiona. Nie, bo to jest tak, warto być człowiekiem i warto być przyjaciół. Prawda? Opłaca się czasami. Opłaca się być człowiekiem, nie? Boże, to jest straszne, nie? I wstrzymujemy. Szefowej nie mam, a pracownicy do nas dalej trzymają otwarty lokal, bo my czekamy na szefową, która w ogóle nie wie, że będziemy, nie, że jesteśmy, nie? Jedna biedna, ładna, piękna dziewczynka nas obsługuje. Tak. Bardzo to dobrze robi. Moniu, jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystko bardzo tak, ładnie. Dziękujemy, udało, że możemy zarządzać twoimi pracownikami. Tak, jak zwykle Damian ma poczucie humoru. Dokładnie. Ja bardziej profesjonalnie podchodzę do sprawy, także ja dziękuję na luzie. Tak, on na luzie, ja bardziej tak surowo. Tak. Staram się przynajmniej. Tak, surowo. Także... I co mogę powiedzieć? No zapraszam na swoje tereny, bo teraz moimi terenami jest Odra, rzeka Odra, zachodnia Polska, no i Niemcy, słuchajcie, Niemcy, weszłam zupełnie w inną sferę działalności wodniackiej i zapraszam, miejsce się znajdzie. Chyba już międzygranicową, prawda? Tak. Można powiedzieć teraz.
A teraz przechodzimy, kochani, do jedzenia. I teraz do widzenia, bo nam żołądki do kręgosłupa. Przyrosło do kręgosłupa. Tak, do jedzenia. No zapraszamy Was, także z Adrianą Szczerki gdzie zrobimy jakiś wywiad na pewno, jak do tego doszło, że poszła za pasją. Jak została kapitanem. Została kapitanem, no bosmanką. Jeszcze nie jestem kapitanem. Poczekajcie, jeszcze chwila. No dopiero zrobimy wywiad, jak zostać kapitanem. A jak zostanę kapitanem. No. Tak, właśnie. Więc pa! Smacznego życzymy sobie i Wam na przyszłość do kontaktu. Jak ładnie Wam to bardzo podoba? Wygląda. To jest wino z czarnej porzeczki. Tak? Ja popijam tym winkiem lekarstwa i zobaczcie, jak dobrze mi to wychodzi. I jak dobrze wygląda, nie? Naturalna medycyna. No cóż, smacznego życzymy, wszystkiego najlepszego. No. I stuknijmy się jeszcze, Janka. Dobrze. Wyczarpie się stukamy kieliszkami. Na zdrowie, czym się.